Ale dobra, tak, sprzedajemy sobie podcast z pierwszego pakietu, robimy sobie 6 trenera. Mam nadzieję, że to jakoś sprawnie pójdzie. No dobra, może nie tak sprawnie, ale że jako tako. Nie, no to się nigdy nie... To nigdy nie będzie działo dobrze, no. No nie da się, no co ja mam mogę powiedzieć? O, dobra, zalogowało. Pyk. Zobaczcie, jak przyspieszyło teraz. Patrzcie, cyk 6. I to od razu 4. Dobra, mamy to. I teraz tak. Nieśmiertelkę możemy kupić w sumie. I sobie kupię podki jeszcze. Żeby już to było z głowy. Dobra, może nie kupię tak szybko. Bo to tylko przez 5-10 sekund od zalogowania szybko działa. To może się będziemy tak przelogowywać co chwilę. Dobra, podki są, ulepki są, z tego co widzę są. Chyba wszystko zatrybiło, mam nadzieję, że tak. Okej, więc już w gildii jesteśmy. Resztę golda w sumie... Resztę golda... możemy wydać statystyki. Jeżeli damy radę, oczywiście. Pamiętać musimy o broni z pierwszego levela, żeby zostawić, żeby nie zrobić tego samego błędu, co na W60. Oczywiście jak już to zacznie jako tako działać. Siemanko Ferizel, witam Cię. Zaraz będę odpowiadał bardziej na czat, tylko wiecie, chcę taki początek zrobić, żeby mnie tu z golda nie oskubali. Takie podstawy, powiedzmy. Ty, ale bez kitu, Kakir, masz rację. To na początku tak w miarę sensownie działa, a potem jest tak o. Jak się przelogujesz. Dziwne w sumie. Ale już napisali tam na Discordzie, że naprawiają, także spokojnie, spokojnie. Będzie dobrze działało, mówię wam. Wchodzimy oczywiście w plusik obok grzybków, klikamy gratis i kodzik jest taki jak widzicie. Neutral podłoga J264. Kodzik daje 111 szczęśliwych monet, użyję go od... To może jeszcze raz. W takim razie. O, teraz szybciej się załadowało, cyk. Dobra, teraz działa. Teraz jest pomyślnie wprowadzony, git. Kodzik daje 111 szczęśliwych monet, daje nieśmiertelkę i daje gryfo smoka na 2 tygodnie. No, wylogowało nas, ale pewnie... Nie, no tu się nie da wam nic nawet pokazać, noż kurwa. O, dobra, dostaliśmy gryfosmok, tak jak mówiłem, na około 40 dni, na 38. I... Ej, a to nie powinno być gryfosmoka w ogóle na dłużej? Czemu miałem gryfosmoka na 24 dni? Zanim użyłem kodu. Ja mam 42, no właśnie. Tak jakby mi ojebało 4 dni. Dobra. Ja mam 38 też. A, czyli niektórym się zaczął gryf liczyć od startu, a niektórym nie. Ci co kupili wcześniej... Ja mam 30... A, czyli... Ja pierdolę. To te osoby, co kupiły pakiet od razu po prejestracji w poniedziałek, to dzisiaj mają gryfa na 37 dni. Ale na W60 tak nie było. Na W60 na pewno się liczył od startu. I zresztą na żadnym serwerze tak nie było, odkąd w ogóle ta prerejestracja powstała. To nigdzie tak nie było, zawsze było ok. No nie wiem, jak mam to skomentować. Czy pisać z tym do supportu? Wiesz co, możesz napisać... Dobra, szczęśliwe monety też przyznało. Możesz napisać, ja też napiszę. Ja też im napiszę, że coś takiego się wydarzyło. Może będzie jakaś rekompensata, nie wiem. Na ich miejscu to bym w przyszłym tygodniu jakiś kodzik na gryfa na 2 tygodnie zrobił, taki osobny.
dla tego serwera, żeby po prostu jako rekompensatę wprowadzić. Zasugeruję im coś takiego, ale to napiszę już po streamku, żeby nie było. Ale no nie wiem, spróbuję, bo nie no, ja nawet mówię wam, nawet wam zawsze, jak ktoś się pytał, to mówiłem, że pakiet dopiero zaczyna się liczyć, nawet jak kupicie w poniedziałek na prerejestracji, to on się zaczyna liczyć od piątku i tak, od startu serwera. Bo tak zawsze było. To ja nawet ludzi wprowadzam w błąd, niechcący. Nie wiem, widzowie, co mam powiedzieć. Ile mamy ulepek? 47,5%, 31%. Musimy mieć no tak około 60 trenera i około 40 skarbca, żeby coś zaczynać robić. Tu widzę, że jeszcze jednej osoby nie ma. Może ktoś jest ciekaw, jak wygląda rozkład mniej więcej klas. Tak to się prezentowało u nas na Discordzie gildyjnym. Takie klasy były, czyli mamy 6, no tu trzeba odjąć po jeden od każdego, bo to jest ta reakcja bota, nie? No to powiedzmy mamy 5 wojowników, 3 zwiadowców, 6 magów, 6 łowców demonów, 3 zabójców, 10 bardów, 2 berserków, 13 paladynów. W ogóle na to zwróćcie uwagę. Nie wiem, czemu aż tyle osób chciało paladynem zagrać, no ale tak to wygląda. No i 2 druidów, nie? No Berek i druid dość mało popularni, zresztą zabójca w sumie też. No Bardzik też fajny wybór w sumie na tym serwer. I zresztą owca demonów tak samo. W tym etapie gry poszli za streamerem? Nie, właśnie nie, Garunio, dlatego że to jest gildia niemiecka głównie. No powiedzmy międzynarodowa, ale tam głównie Niemcy są. Więc oni mnie nawet nie oglądają. Także wiecie, to na pewno nie, ale dużo osób. Może poszli po prostu tym samym tokiem rozumowania, że pierwszy europejski to można sobie, wiecie, takiego paladynka założyć. Dobra, trudno, lecimy z tą mawką. Nie ma co, masz rację, rolnik. 17.5. Tu widzę, że paru nieogarniętych się trafiło. Ale już chuj w to. Zaczynamy, widzowie, robimy to. Ja pierdolę, jakie emocje. Którą misję wybrać? No myślę, że ta będzie najlepsza. Cyk. Przetwarza. O, przetworzyło. Mamy to. Idzie. Misja mi się nie klika od 2 minut. Wiesz co, jak ci się nie chce misja wybrać, to możesz spróbować zresetować Steama całkiem, w sensie aplikację. Dobra. O, jest. I drugi level wbity. Jezu, ale fireball. Czuję, jak to będzie zamiatać na 500 levelu za jakieś 2 lata. Takie będzie Kongo, widzowie, na tym fireballu. Normalnie szok. Nic z tym nie zrobisz, no name zone. Ja miałem dokładnie to samo. Też sobie usunąłem wszystkie pliki, tylko że ja przypadkiem i tak naprawdę przestałem skanować. Dopiero od 1 stycznia teraz zacząłem na nowo. Jak nie masz zapisu, to nie ma co. Niepotrzebnie usuwałeś to z komputera. Ja robię eksport codziennie tych plików i to trzymam na komputerze, bo w razie właśnie takich problemów. Dobra, jest 10, widzowie. Mamy od razu strefę światła. Zaraz tutaj, pyk. To jest piękne, że ten kluczyk jest od startu. Teraz tak, klaserek przede wszystkim. I od razu możemy jakichś itemów poszukać. Wytrzymka 11, może być. Siła szczęście 12,6. Może być. Trinketu nie znajdziemy. Trinket, pamiętajcie, że jest od 15 poziomu, więc jak nie znajdziecie w misji, to musicie czekać. Dobra. Powiedzmy, że gabinet magii z głowy. Już tu nie patrzę. Tepsydr nie ma co kupować. Jest klaserek. Pyk. Git. No i co do tego klaserka. O, zobaczcie, już nam się tu osiągnięcia robią. Co do tego klaserka, no na pewno poziom 18 dzisiaj zrobicie. Obieży świat, jak robicie 3 paski, to wam wpadnie losowo. Przy odrobinie szczęścia nawet pierwszego dnia, ale no raczej szybko to wpada. I ogrywacza sobie zaraz zrobimy. Zakręconego zrobicie pod koniec.
Złoto oki się nie naliczył, myślałem, że z tego kodu się naliczy. Ty, to bez kitu, w sumie tego kodu chyba lepiej użyć, jak już odblokujecie klaser. Bo to jest i tak do 20 levela, a wtedy się te monety powinny naliczyć. Tak, tak, pamiętam broń, no. Pamiętam, dzięki. No nie, i nie mogę wejść na klaser teraz. Dobra. O, dobra, działa, działa. Po co ja to klikłem? Dobra, trzeba chwilę poczekać, ale działa. Złoto okiego to z pakietów, jak kupujecie, ewentualnie za oglądanie reklamek, ale tego się od razu raczej nie zrobi. To się zrobi pod koniec dnia. Bezkres możliwości, to jest właśnie to, o czym mówię z tą bronią. Ulepsz przedmiot 10-krotnie i załóż na swoją postać. Broń z pierwszego levela ulepsza się za darmo. Także to są darmowe staty, jak zostawicie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tutaj to na pewno nic dzisiaj. Kurwa, to mi czemu nie weszło? Ty, bez kitu to się buguje, przecież te po dostaniu klasera się powinny te zaliczać, te monetki i tak dalej. Przecież to też zawsze wchodziło. Nawet jak klaser dostałem potem, a pakiet startowy kupowałem wcześniej. O, jest, dobra, wpadło, wpadło. Za szybko zacząłem narzekać, bez kitu. O, zobaczcie, i tu już nam się to, te osiągnięcia zaczęły naliczać, ale monetek nie ma w dalszym ciągu, to nie wiem. Ale okej. Wpadło nam to. Jeszcze był ten drugi ekran, bo tutaj no to już raczej ciężko cokolwiek. A, to można wbić na pewno dzisiaj, żeby do setki podstawę podbić. I ten drugi ekran chyba gdzieś ominąłem. Siła 5. To chyba mało, nie? Raczej będę czegoś... Jezu, jak ja nie lubię tych początków... O! Wytrzymałość 14, no właśnie. Czegoś takiego będziemy szukać. Na pewno. To też może być. Brońkę zostawiamy oczywiście, pamiętam o tym. Musimy teraz coś na siłę poszukać, koniecznie. To jest przebieranie pod to, żeby zrobić tam jakieś pierwsze lochy i ten klaser zacząć robić. Tak, tak, zaraz to zrobię ja to, no ja wiem, wiem. Zaraz się zalogujemy, tylko najpierw się chcę przebrać. Czekajcie, teraz się zaloguję na... telefonie, żeby sobie zrobić ten drugi ekran. Mam nadzieję, że się nic nie zepsuje. O, widzę, że już skoczyło. Okej. No i zobaczcie, mamy drugi ekran. Dobra, i teraz lecimy z hazardzistą. Z hazardzistą lecimy tak jak zawsze. Czyli robię pierwsze dwie wygrane, a wy decydujecie o trzeciej. Tradycji się musi stać zadość. Chyba środek wygrywa. Chociaż prawego też było dużo. Dobra, bierzemy ten środek. O! Głowa mnie boli. O, są dwa, dobra. Teraz musi siąść, no nie, nie ma opcji, żeby to nie siadło. Nie opłaca się remczaków. Piszcie co. Nie no, kurwa. Widzowie, nawet nam się nie dadzą pobawić z wami. Co on robi? Ty, bez kitu, jak ktoś tu wszedł teraz i nie wie, o co chodzi, to pomyśli, że debil jakiś. Próbuję zdobyć osiągnięcie z ogrywaczem. Klaserzy. O, dobra, są dwa z rzędu. Dobra, widzowie, no teraz, proszę. Proszę, żeby to było teraz. Wybierajcie, bo ja już... Nie mogę. Chyba lewy jest, stąpuje delikatnie. Ale Jezu, wy macie strasznie... Strasznie zróżnicowane to. Nie mogę. Albo zresztą chuj, nie pytam was, cygi. Dobra, lewy chyba weźmiemy. Chociaż... Chuj.
Mamy to. Jezu, dziękuję. Mamy to. Ja jebie. 20 minut z tym osiągnięciem się męczyliśmy. Dobra. Dobra, jesteśmy ubrani jako tako. Jakieś tam staty dostaliśmy. Tak jak mówiłem, trinket dopiero od 15 leci z gabinetu. Lecimy w lochy. Na początek. Musisz atakować sam i wygrać skille. Żeby zaliczyło. Okej. Okay. Pierwszy łatwo. Zobaczcie, jaki potężny jest ten paladyn. Kumacie? Trinket jest tutaj, w prawym dolnym rogu, Dominik. Dalej. Coś w tym jest, Kirito. Ej, no zaatakuj mi go. A, serwer nie odpowiada. Nie, lochy mają stały exp. Ja wiem, że słaby, ja żartuję sobie, Yaoshi. Dobra, teraz działa. Lecimy dalej. To jeszcze pójdzie łatwo. Może jakiś epik? A może nie jednak? Okej, okay, mamy więcej wszystkiego. Raczej on też pójdzie i on nam da chyba 11 level. Mam nadzieję przynajmniej taką. Powinno Merfiatk, ale z tego co widzę, jak to działa na tym serwerze, to nie mam pewności. Dobra, jest 11 z tych, z loszków. Pięknie. Fajnie wyszło. Tu mamy co? Siła, zręczność, to nie ma co. No ale chociaż po zalogowaniu działa chwilę dobrze. Dobra, resztę dajemy w to. I co, lochów to już... Chociaż... Nie no, tego to już raczej nie zrobimy na razie. Klaserek teraz. No. To sobie porobiliśmy klaserek. O, działa! Dobra. Lecimy na jakieś 5000 i lecimy póki działa. No i takie jest nabijanie klaserka. Na razie lecimy na pałę, potem jak nam będzie brakować jakichś poszczególnych klas, to wtedy będę wybierał. Ale na razie to się na pałę leci po prostu. Jak ktoś gra sobie free to play, to polecam wybierać takie osoby, które są w pełni ubrane. To raz. A dwa, po prostu na telefonie można zamiast czekać 10 minut na atak, to oglądać reklamę. To wam przyspieszy. Wiadomo, że nie zrobicie takiego klaserka jak na grzybach, ale chociaż coś tam porobicie, nie? Jaki jest plan działania? Dobiję sobie teraz na pałę te 20%, bo to będzie chwila, moment. Mam już ponad 19. Chcę wam jeszcze pokazać klaser chociaż. O, dobra. Może być tak, niech będzie. Trudno. Mimo, że mnie nie zalogowało, to się klaser otworzył. I potem będę patrzył, jak to wygląda z tymi itemkami. Jak widzicie, wojownika mam 25%, maga mam bardzo malutko, nie? 22%. Więc sobie będę klikał tylko te osoby, które grają z itemkami maga. Żeby to podbić bardziej. No i tak to jakoś się będzie wbijać. No może jakieś 30% wykręcę na tym 11 levelu. Zobaczymy. No ale mówię, na razie przerwa, bo już 2,5 godziny prawie, a no jest ciężko, żeby tu cokolwiek zrobić.